Pomimo obiegowej opinii, że era radia powoli się kończy, Ferguson odświeża swoją ofertę stacjonarnych odbiorników radiowych. Po testowanym przeze mnie Fergusonie i 400S do redakcji trafił model z odrobinę niższej półki cenowej, Regent i 350S. Podobnie jak droższy brat, jest to internetowe radio z cyfrowym odbiornikiem DA. A największymi różnicami pomiędzy oboma modelami są brak funkcji Spotify oraz odtwarzacza CD w młodszym i tańszym modelu. Regent i350S dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych, jasnego oraz testowanej przeze mnie ciemnego drewna. Z przodu dominuje srebrna maskownica kryjąca dwa 25 głośniki z technologią Bass Reflex o mocy 15 W każdy. Ekran o przekątnej 2,4 cala w technologii TFT umiejscowiony jest niesymetrycznie bliżej lewej krawędzi urządzenia. Do sterowania radiem służą pokrętła i przyciski znajdujące się poniżej maskownicy. Całość wygląda dość klasycznie i tylko ekran, który oprócz czasu może również wyświetlać pogodę, przypomina o tym, że jest to nowoczesny radioodbiornik. Co ciekawe, z przodu nie znajdziemy żadnego portu. Zarówno gniazda aux jak i słuchawkowe oraz port USB znajdują się z tyłu urządzenia. Z jednej strony to sprawia, że przedni panel wygląda dość spójnie, z drugiej jednak... Takie ich umiejscowienie nie jest najbardziej wygodne dla użytkownika. W zestawie z radioodbiornikiem otrzymujemy przewód mini jack, mini jack, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w formie bardzo ładnie wykonanej książeczki. Mimo że jest dość gruba, to nie ma w niej zawartych wszystkich informacji odnośnie obsługi radia, i nawet ja, choć to już moje drugie radio od Fergusona, miałem na początku trochę problemów z jego intuicyjną obsługą. Takich problemów nie ma natomiast z pilotem zdalnego sterowania, który wizualnie jest niemal bliźniaczo podobny do tego dostarczanego z Radiami 400S. Różnice polegają jedynie na funkcjach poszczególnych klawiszy, co związane jest oczywiście z funkcjami radia. Podobnie jak ten wi 400S jest niesamowicie wygodny, a wszystkie klawisze są idealnie pod ręką. Jedynie do czego mógłbym się przyczepić, to klawiatura alfanumeryczna. W większości urządzeń litery znajdują się nad klawiszami. Tu, co dziwne, jest odwrotnie. Co na początku może mylić użytkownika. Radio analogowe FM. Podstawowa funkcja każdego radia, tak więc i Regent i350s, musiał zostać w nią wyposażony. Nie będę się nad nią długo rozwodził, gdyż to tylko dodatek do ogromu funkcji, jakie posiada radio od Fergusona. Teleskopowa antena znajdująca się z tyłu urządzenia pozwala złapać sporą liczbę stacji, w moim przypadku ponad 20 z bardzo dobrą jakością odbioru. Tu w przypadku automatycznego wyszukiwania w menu możemy dostosować próg czułości, do którego stacja zostanie zapisana, zarówno w przypadku jakości sygnału, jak i stereofonii. Na ekranie nawet z oddali z łatwością dostrzeżemy częstotliwość słuchanej przez nas stacji, czego niestety nie da się powiedzieć o informacjach RDS czy nazwie stacji, które wyświetlane są jedynie małą czcionką. Radio cyfrowe DAB, DAB+. W porównaniu do radia analogowego jest to całkiem inna technologia. Przesyłany cyfrowo dźwięk jest znacznie lepszej jakości. Produkt Fergusona może odbierać zarówno stację w starszym standardzie DAP z kodekiem MP2, jak i nowszym DAP+, do którego kodowania służy HEAAC w wersji drugiej. Jedyną wadą jest ograniczona ilość podmiotów, które nadają w tej technologii. Głównie są to programy publiczne Polskiego Radia. W Sosnowcu, w którym testowałem radio, dostępnych jest ich jedynie 9, których wyszukanie radiu zajmuje dokładnie 28 sekund. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku radia analogowego, istnieje możliwość zapisania ulubionych stacji, tzw. presetów. Radio internetowe. Jest to, oprócz radia cyfrowego, największy plus Fergusona. To, jak już mówiłem w przypadku testu radia I400S, prawdziwe okno na muzyczny świat. Mamy dostęp do ponad 16 tysięcy stacji radiowych z całego świata. Sporą zaletą Fergusona jest takie ich posegregowanie, które sprawia, że w łatwy sposób znajdziemy coś dla siebie. Wszystkie stacje podzielone są zarówno po gatunku nadawanego programu 47 rodzajów, jak i kraju i regionu, z którego pochodzą. Oczywiście możemy również stworzyć własną listę ulubionych stacji, z których pierwsze cztery będą dostępne bezpośrednio pod przyciskami znajdującymi się na panelu radia. Ciekawym pomysłem jest funkcja stacji lokalnej, do której możemy wejść zarówno z poziomu głównego menu, jak i menu radia internetowego. Polega ona na tym, że radio dostosowuje listę stacji pod region, który ustawiliśmy. Standardowo jest to kraj, sczytywany z IP sieci. Natomiast jeśli chcemy zawęzić listę stacji, możemy wybrać konkretne województwo czy nawet miasto. Pamiętać należy jednak, że im bardziej zawęzimy lokalizację, tym mniej stacji radiowych będzie dostępnych. Już po zawężeniu stacje w kolejnym podmenu podzielone są ze względu na gatunek nadawanego programu, popularność, czyli top 10 oraz w oddzielnej zakładce Stacje Cyfrowe Radia DAP. Znajdziemy tu też funkcję Sen Radio, która wraz z timerem uśpienia w przedziale od 15 do 180 minut pozwoli nam w łatwy sposób zrelaksować się i zasnąć. Do wyboru mamy dźwięki ptaków, fortepianu, kropel deszczu, muzyki relaksacyjnej. My MediaU. Usługa polega na możliwości organizowania internetowych stacji z poziomu komputera. Wystarczy zarejestrować się na stronie MediaUnet, wpisać adres MAC urządzenia i naszą biblioteką możemy zarządzać z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki prostemu menu skonfigurujemy własne subfoldery, w których umieścimy stacje w zależności od naszych upodobań. To przydatna funkcja dla tych, którzy lubią mieć porządek według własnego pomysłu i domyślne posegregowanie stacji nie za bardzo im odpowiada. Dostarczycielem tej usługi jest ten sam podmiot, który odpowiedzialny jest za Air Music Control. Czyli aplikację do sterowania radiem z poziomu telefonu komórkowego. Jest to jedyna funkcja radia, której możliwość wyłączenia z menu głównego przewidział producent. R Music Control. Skoro nawiązałem już do trzeciego sposobu sterowania radiem, to chciałbym trochę bardziej się nad nim zatrzymać. Co ciekawe, nie jest to ta sama aplikacja, która służyła do sterowania testowanym przeze mnie wcześniej radiem Ragent i 400S. Co oznacza, że w przypadku posiadania obu radioodbiorników musimy zainstalować obie aplikacje. Air Music Control jest bardzo prosta w obsłudze. Po jej uruchomieniu od razu pojawia się opcja wyboru naszego radia, a następnie wszystkie dostępne funkcje. Jest również ekran pilota, z poziomu którego możemy sterować radiem niczym tradycyjnym pilotem. Program wykonany jest bardzo estetycznie i według mnie jest znacznie ładniejszy od aplikacji Andock. Dzięki niemu możemy nawet wybrać grafikę, która wyświetli nam się. Przy włączeniu radia. Centrum informacyjne. Jak już wcześniej wspomniałem, radio na ekranie może wyświetlać pogodę jednego z pięciu tysięcy miejsc na świecie. Oprócz tego w podmenu informacji finansowych możemy szybko sprawdzić kursy 11-światowych indeksów. Są to m.in. DAX, Dow Jones, FTSE 100 oraz NASDAQ. Nie ma natomiast żadnego z indeksów polskiej giełdy papierów wartościowych. Centrum multimedialne. Menu z poziomu którego będziemy mogli słuchać utworów zarówno z podłączonego do Radia Pendrive'a, jak również bezpośrednio z komputera dzięki DLNA. Z poziomu radia mamy dostęp do stworzenia własnej playlisty. Utwory muzyczne możemy również streamować bezpośrednio z komputera, gdyż regent jest widoczny w naszej domowej sieci. Stworzenie własnego serwera nie jest trudne, szczególnie gdy posiadamy komputer z systemem Windows 10. Wystarczy w panelu sterowania włączyć udostępnianie plików i utwory dodać do biblioteki muzyka. A Regent i350s zrobi za nas resztę i samemu wykryje udostępnione utwory. Podsumowanie. Ferguson i350s to ciekawa propozycja dla tych, którzy tak jak ja nie potrafią żyć bez radia. Dzięki tunerowi cyfrowemu jak i analogowemu, a także modułowi Wi-Fi, jest niemalże niemożliwe, byśmy nie połączyli się z wybraną przez nas stacją. Podczas miesięcznego testu korzystałem głównie z radia internetowego oraz DAP+, które nawzajem się uzupełniały. Regent i 350S ani razu mnie nie zawiódł, nie zawiesił się ani nie miał problemu z siecią bezprzewodową. Jedyne do czego mogę mieć zastrzeżenia, to niefortunne umieszczenie wszystkich wejść z tyłu u obudowy, co można jedynie tłumaczyć chęcią. Zachowania zwartego wyglądu przedniego panelu. Jeśli komuś spodobało się testowane przeze mnie rok temu radio i 400S, ale nie chce wydawać prawie 900 zł na radio stacjonarne i godzi się z odrobinę mniejszą ilością funkcji, to i 350S będzie naprawdę świetną alternatywą.